A my witamy bardzo serdecznie w naszym studio panią Józefę Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Wszyscy w Polsce jesteśmy świadkami znoszenia restrykcji obowiązujących od marca. Można, nie wiem, pójść do kawiarni i napić się kawy, to już bardzo dużo dla niewielu. Chciałem tylko zapytać o wczorajszy incydent. Otóż zdarzyło się tak, że dwóch panów podeszło do trzeciego, który miał akurat konferencję prasową i w związku z tym był bez maseczki i w bardzo bliskim dystansie tam do niego coś mówili. Czy normalnie takie zachowanie podlega chociażby mandatowi? No, szanowny panie redaktorze, w ogóle ta sytuacja wczorajsza, to w mojej ocenie to był wybryk chuligański niestety posłów Koalicji Obywatelskiej, która wtargnęła na teren, po pierwsze wtargnęła na teren Ministerstwa Zdrowia, po drugie no, zachowywała się w taki sposób, jak widzieliśmy wszyscy. Oczywiście tak, obowiązują zatrzymywała bardzo bliski dystans, kilkadziesiąt, 30, 40 centymetrów maksymalnie. No i pytanie proste, czy gdyby tak zachował się człowiek, który nie jest posłem, to dostałby mandat czy nie? Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego są wyraźne i obowiązują wszystkich obywateli naszego kraju, niezależnie czy jesteśmy posłami, senatorami, czy pełnimy inne funkcje, czyli minimum te 1,5 do 2 metrów odległości, maseczki i oczywiście dystans społeczny. No, zachowanie panów posłów w ewidentny sposób łamało te zasady. Posłowie, którzy powinni świecić przykładem, ponieważ oni też uchwalają przepisy prawa, w tym momencie wykazali się wyjątkową ignorancją. Ich zachowanie no, generalnie wskazuje na to, że złamali przepisy. Główny inspektor sanitarny zapewne będzie analizował tę sytuację. Czekamy więc na wyniki tej analizy, a my zastanówmy się nad tymi zarzutami, które w sposób publiczny padły. Zarzuty dotyczą tego, że minister Łukasz Szumowski, jego znajomy, po znajomości sprzedał do Ministerstwa Zdrowia maseczki, których zakup kosztował 5 milionów złotych, a potem okazały się bezwartościowe. Szanowni państwo, w marcu, kiedy w zasadzie w Polsce wprowadzaliśmy dopiero stan epidemii, oglądaliśmy dramatyczne sceny z Włoch, z Hiszpanii. Mieliśmy w głowie też to, co działo się w Chinach. Więc w takich okolicznościach podejmowaliśmy decyzje, które miały na celu zapewnienie odpowiedniej ilości środków ochrony indywidualnej po to, aby przygotować się być może na jakąś katastrofę, która była wieszczona przez wiele osób. W tym momencie wiemy doskonale, że brakowało maseczek, brakowało tych środków w całym świecie. Dochodziło do zatrzymywania na granicach, różnego tego typu działania, które miały utrudnić dostęp do maseczek obywateli naszego kraju. Dlatego w tym czasie podejmowane były decyzje szybkie, bo takie były oczekiwane przez nasze społeczeństwo. Zgłaszało się wiele firm, które chciało nam pomóc właśnie w pozyskaniu tych maseczek. Między innymi ten oferent, o którym w tej chwili jest tak głośno w mediach. Pan minister Szumowski wiele razy wyjaśniał okoliczności tej transakcji. Minister Cieszyński również wskazywał, w jaki sposób przebiegały inne też transakcje. Zresztą wczoraj też w sposób ewidentny przedstawił transakcję, która miałaby być zawarta za pośrednictwem posła Platformy Obywatelskiej. Były to zupełnie inne okoliczności niż teraz działamy. Najważniejsze było bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju. Te maseczki okazało się, że są oczywiście pozbawione certyfikatów dopuszczających do obrotu na terenie Polski czy Unii Europejskiej. Takich sytuacji było wiele, bo jak dzisiaj się dowiadujemy, podobną partię zakupił Jerzy Owsiak, również Naczelna Rada Lekarska. Są to podmioty, które chciały pomóc. My doceniamy tą ich działalność, ich intencje. No niestety zostali oszukani i w tym momencie atakuje się te osoby, które chciały pomóc, które chciały ratować
społeczeństwo polskie, a nie ratuje się tak naprawdę, a nie mówimy o oszustach, którzy dokonali tego precederu. Prokuratura zajmuje się tą sprawą, odpowiednie służby podjęły stosowne działania i pozwólmy, aby właściwe organy rozstrzygnęły tę kwestię. Do tej pory było tak, że maseczki i sprzęt medyczny przyjeżdżający od zagranicznych dostawców, przede wszystkim z Chin, miały odpowiednie certyfikaty i po prostu państwo, instytucje państwa wierzyły tym certyfikatom. Czy to się zmieniło w ostatnich tygodniach? W czasie epidemii oczywiście przede wszystkim patrzyliśmy, czy szukaliśmy w dostawie, jeżeli była realizowana dostawa, to przede wszystkim sprawdzaliśmy właśnie te certyfikaty CE, które świadczą o tym, że produkt medyczny, wyrób medyczny jest dopuszczony w Unii Europejskiej. Zostały dopuszczone również inne certyfikaty, czyli możliwość pozyskiwania sprzętu, który posiada inny certyfikat, które są uznane w innych krajach poza Unią Europejską, co do tej pory nie było praktykowane, bo towar, który wwożony był do Unii Europejskiej, musiał posiadać certyfikat Unii Europejskiej. W tym okresie pandemii właśnie dopuszczono możliwość stosowania tych towarów, które uzyskały certyfikaty w innych krajach. I tak też my postępowaliśmy. W przypadku tych towarów, o których mówimy, prawdopodobnie doszło do sfałszowania tych certyfikatów i to jest zupełnie inna sytuacja. My dokonaliśmy analizy, przekazując te produkty do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i tam uzyskaliśmy informację, że niestety one nie spełniają tych norm, które powinny spełniać w tym przypadku maseczki dopuszczone do obrotu w krajach Unii Europejskiej, a tym samym w Polsce. No, skoro mamy dostawców, którzy fałszują certyfikaty i sprzedają naszym handlowcom, bo to trudno tutaj winić handlowców, prawda? No bo oni zapłacili cenę za towar. Ten, kto wyprodukował i sfałszował ten certyfikat, jest winien. W takim razie, czy mamy jakąś polską albo europejską listę nieuczciwych kupców, nieuczciwych sprzedawców, od których po prostu nie będziemy kupować my, ale też inne kraje, inne przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej? My musimy pamiętać, że ta sytuacja ma miejsce od niedługiego czasu, tak? Bo to jest kwestia kilku miesięcy. Proszę zwrócić uwagę, że żaden rząd w Unii Europejskiej nie dokonywał takich szczegółowych analiz, jakich dokonujemy my w Polsce. To rząd premiera Mateusza Morawieckiego na ręką ministra Szumowskiego zlecił dokonanie tak naprawdę tych fizycznych analiz, czyli badania tego produktu przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Dopiero po tych analizach zostały stwierdzone niezgodności. My jako pierwsi, jako Polska, jako pierwsi zgłosiliśmy to do Komisji Europejskiej. Dzięki temu Komisja Europejska zleciła badania w innych krajach. Okazuje się, że takich sytuacji jest więcej, więc zapewne na podstawie tych badań, tych analiz, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, taka lista będzie tworzona. I możemy założyć, że sprawa będzie miała swoje konsekwencje. Przejdźmy do spraw politycznych. Jarosław Kaczyński, te ataki, w których między innymi brali udział posłowie Nitras i Kierwiński, określił mianem ataków na częścią kampanii politycznej. Przypomniał, że minister Łukasz Szumowski jest jednym z najwyżej notowanych ministrów rządu Mateusza Morawieckiego. No i jako osoba, która zebrała wielkie zaufanie społeczne, jest teraz bardzo gwałtownie atakowany. Pani też to widzi pod kątem politycznym? Tak, to jest bardzo czytelne. Zmieniła się sytuacja polityczna, jeżeli chodzi o wybory. Również te działania profesora Łukasza Szumowskiego, zarządzanie tymi działaniami w okresie pandemii spowodowały, że zyskał bardzo duże zaufanie społeczne. Jest przedstawicielem, jest ministrem rządu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy.
prawicy jest takim osobą, która pokazuje, że działamy zgodnie z przepisami prawa, że dla nas najważniejsze jest dobro mieszkańców naszego kraju i robimy wszystko, aby to dobro im zapewnić i bezpieczeństwo. W związku z tym no, Platforma doszła do wniosku, że należy podważyć zaufanie do takiej osoby, która cieszy się tak ogromnym poparciem, więc rozpoczęto działania, aby zdyskredytować to zaufanie, ataki na pana ministra, na jego rodzinę, no, są niewybrednymi atakami, które generalnie wpisują się w całokształt tych działań politycznych opozycji, która, tak jak powiedziałam i zresztą to tak czytamy wszyscy, chce podważyć zaufanie do głównej osoby w kraju, która walczy z pandemią, jest twarzą tej walki z pandemią, skutecznej walki, bo to, co dzisiaj się dzieje w naszym kraju, jest zupełnie inne i od tego, co działo się w krajach Unii Europejskiej, we Włoszech, w Hiszpanii. Opozycja wieszczyła dramatyczną katastrofę w sytuacji, gdyby ta pandemia w Polsce się rozwijała. Oczywiście ataki były na źle zorganizowany system ochrony zdrowia, czyli na wiele różnych takich obszarów, które zapewne spowodują, że ta walka z epidemią będzie przegrana. No niestety dzięki sprawności zarządczej pana ministra, jego bardzo dużej aktywności i przede wszystkim jego wiedzy, ta walka jest bardzo dobra i my w tej chwili osiągamy naprawdę dobre efekty w porównaniu z innymi krajami. Bo oczywiście jak ktoś, przepraszam, że wejdę w słowo, pani minister, ale jak ktoś nie chce wierzyć, to proszę bardzo, patrzymy na Niemcy. Tam mamy 176 tysięcy osób zakażonych wirusem COVID-19. 8 tysięcy osób zmarło. Dla porównania w Polsce 13 800 osób jest zarażonych, a zanotowaliśmy, dotyczy się tragedia, 962 zgony. No to jest o rząd wielkości mniej niż u najbliższego sąsiada, mimo że oni są dwa razy więksi, więc widać tutaj działania i ich skuteczność. Tak, rzeczywiście. No, ja pracując w Ministerstwie Zdrowia na pierwszym wstępnym etapie epidemii widziałam potężne zainteresowanie posłów opozycji ilością zgonów. Dobrze, kraju dobrze. I pisali wiele interpelacji, gdzie domagali się wręcz rzetelnych informacji na temat kodowania przyczyn zgonów. Musieliśmy poświęcić wiele godzin na odpisywanie na te interpelacje. W tej chwili, kiedy Urząd Statystyczny podaje, że tych zgonów w Polsce w ciągu 4 miesięcy jest mniej niż w ubiegłym roku, takie interpelacje już jakby przestały do nas wpływać. Ale to świadczy o tym, że opozycja cały czas szukała takich dowodów, które mogłyby posłużyć właśnie jako atak na ministra zdrowia, na te działania, które podejmuje. A chce uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie. Takie jest polskie przysłowie. Temperatura wyborcza pewnie będzie tylko rosła. My musimy niestety kończyć, bo czas nas goni. Pani minister Józefa Szczurek-Żelazko z Ministerstwa Zdrowia była naszym gościem. Pięknie dziękujemy, pani minister. Dziękuję bardzo. A przed nami już za chwilę prezes Mikołaj Wild. Będziemy mówić o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.